Do brutalnego pobicia doszło w sobotę w domu przy ulicy Grunwaldzkiej. Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali młode małżeństwo, które pobiło dwóch braci. Osoby te trafiły do szpitala z poważnymi obrażeniami twarzy. Prokurator zastosował wobec jednego z małżonków, 31-letniego mieszkańca Jaworzna, policyjny dozór. Policjanci ustalili, że sprawcą pobicia tych mężczyzn był 31-letni jaworznianin, który jest mężem kobiety, od której pokrzywdzeni wynajmowali dom. W sobotę tuż przed północą policjanci otrzymali informację od dyspozytora pogotowia ratunkowego, że do szpitala trafiło dwóch mężczyzn z poważnymi obrażeniami głowy. Policjanci ustalili, że sprawcami pobicia braci jest 30-letni mieszkaniec Jaworzna oraz jego 33-letnia żona. Ustalono także, że kobieta wynajmowała jednemu z braci dom, a w przeszłości była żoną jednego z nich. W trakcie sobotniego spotkania między 38-letnim mężczyzną a jego byłą żoną doszło do kłótni. Wówczas do akcji wkroczył 31-letni aktualny partner kobiety. Młody mężczyzna pobił jaworznianina, a gdy w jego obronie stanął starszy brat, pobił także i jego. Para została zatrzymana w kilka godzin po zdarzeniu. Oboje trafili do policyjnego aresztu. Policjanci zajmujący się tą sprawą ustali także, że w całym zdarzeniu brał udział jeszcze jeden mężczyzna, którego personalia są już znane kryminalnym. Jego zatrzymanie i przesłuchanie jest tylko kwestią czasu. Zebrany dotąd materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie małżeństwu zarzutów pobicia. 31-latek przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Zatrzymana kobieta nie przyznała się do winy. Niebawem nastąpi przesłuchanie trzeciego z mężczyzn, który był w trakcie tego zdarzenia w mieszkaniu. Kluczowe znaczenie w tej sprawie będą miały zeznania trzeciego ustalonego mężczyzny.